Seria spotkań PGNiG Superligi Piłkarzy Ręcznych. Gościmy dzisiaj w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie Piotrkowianin podejmować będzie grupy Azoty Unii Tarnów. Na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. No, szykuje się ciekawe spotkanie. Dwa zespoły, które mają spore aspiracje, ale Piotrkowianin w zeszłym sezonie bronił się przed spadkiem. Udało się to w ostatnim meczu. Natomiast myślę, że dla drużyny z Tarnowa ten poprzedni sezon też nie był wybitnie udany. Właśnie Babicz. No ale jest strata, złe podanie do Stolarskiego. Szansa na kontrę. I pierwsze trafienie, Mateusz Wojdan. Stolarski. Jest bramka. Zobaczmy, dobrze Stolarski, no mimo że to praworęczny zawodnik, dobrze radzi sobie na tym prawym rozegraniu. Spokojnie, gospodarze zaczynają atak, Babicz, Stolarski, Mosiołek, Stolarski, Babicz. Bardzo trudny rzut, jest Kejsure Matsura po raz pierwszy z numerem 15. Teraz skuteczna akcja, Minowski. Potężny rzut teraz, Minocki, Kniaziew, jest bramka, no i proszę, do 5 bramek zmalała przewaga Piotrkowianina. Surosz, Mosiołek, teraz, ależ podanie do Pacześnego, ten nie wykorzystuje sytuacji, jeszcze dobitka ze skrzydła. Udane akcje Piotrkowianina i szybko przeniesiona Mateusz Wojdan, szybko przeniesiona piłka na drugą stronę. Kuszdeba, Nioski. Teraz, ale rzut Tokudy, jego trzecie trafienie i jest bramka kontaktowa. Na pograniczu straty. Teraz Surosz i w końcu przerywa serię rywali. Ale jest trafienie ze skrzydła Matyjasika. Doniecki. Mosiołek. Napędza się teraz Mosiołek do skrzydła. Dobre dogranie. I jest trafienie ze skrzydła. Patryk Mastalerz. Babicz. No jak zagrać z kołem. Babicz. Przeciągnął ten rzut. Przetrzymał tu obrońcę. Dobra akcja Babicza. Mosiołek. Jędraszczyk. Do skrzydła. Dobre dogranie. Matyjasik. Jest trafienie. Dwie bramki przewagi. Tokuda, na koło Yoshida, jest bramka. Niesamowicie dramatyczne 30-29. Prowadzili 6 bramkami do przerwy. Potem przegrywali jedną już nawet, ale w końcówce wzięli się do gry. No i wygrali. Myślę, że kamień spadł im z serca, bo gdyby przegrali taki mecz albo stracili punkty, mieliby do siebie dużo pretensji, to też by źle podziałało później na drużynę. Za uwagę dziękuję już Marcin Muras. Do zobaczenia, do usłyszenia.